16:34, popołudnie w net, a jest już z nami kolejny gość, Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz, publicysta pitu.pl. Dzień dobry. Polityko.tv. Dzień dobry, witam państwa. Przepraszam serdecznie, rzeczywiście trzeba zaktualizować te szufladki w głowie, szufladki pamięciowe. Oczywiście no, my przenosimy się na granicę polsko-białoruską. Na pewno obserwuje pan wydarzenia, które mają miejsce oraz całą debatę publiczną, szczególnie tą prowadzoną przez telewizję i przez polityków. Na pewno ma pan jakieś wnioski na temat tego. No tak, no niestety nie umknęło to moje uwadze. No jest to sytuacja dość, powiedziałbym, niebezpieczna dla państwa. Nie mówimy już o kryzysie demokracji, moim zdaniem, tylko o końcu demokracji, bo chwili, kiedy zagrożenie nadchodzi spoza granic naszego kraju, a politycy demokratycznie wybrani robią wszystko, żeby ono było jak najsilniejsze i żeby doszło do eskalacji, no to w tym momencie pytanie się nasuwa, czy dalej można taki system utrzymać, tak jak on się sam utrzyma przede wszystkim. Sytuacja, w której główne media, mam na myśli TVN, promują rosyjską optykę zdarzeń w chwili, kiedy opozycja w nienawiści do rządu nienawidzi własnego państwa i też używa retoryki rosyjskiej, no jest trochę jest przerażające. To jest znany scenariusz na zasadzie na złość mamie odmrożę sobie uszy, byleby tylko uderzyć w rządzących i zyskać punkty. Tylko pytanie, czy to jest sposób na zyskanie punktów? A czy tak, punktów w ten sposób na pewno nie zdobędą, to jest pierwsze. Okazuje się opozycją antyeuropejską, bo mimo tego, że są już głośne komunikaty z Brukseli mówiące o tym, że za żadne skarby nie można go wpuszczać przez tą granicę, no opozycja dalej używa retoryki rosyjskiej, także to jest, znaczy jest, ja zawsze byłem daleki od określenia kogoś mianem, nie wiem, ruskiego agenta i tego typu retoryki, ale to, co w tej chwili dzieje jest bardzo niebezpieczne, bo ci ludzie zdają sobie, oni ciągną, że to jest zabawa, tak, bo bawili się świetnie przez ostatnie 6 lat, udając opozycję, a de facto nic nie robiąc, tylko myślałem coraz to bardziej wysublimowany ich zdaniem wulgaryzmem. I oni myślą, że to jest ciągle zabawa, a to nie jest zabawa, bo to jest nie tylko granica Polski, ale to jest też granica Unii Europejskiej. To jest ewidentny atak hybrydowy Federacji Rosyjskiej. I w chwili, kiedy są zagrożone granice Europy i Polski zarazem, tego typu sytuacje w ogóle są nie powinny mieć miejsca, a mają. I to jest, powtórzę ten wyraz, przerażające. Słyszymy właściwie dwugłos. Z jednej strony nie powinniśmy wpuszczać, powinniśmy chronić granic jak najszczelniej, bo od tego zależy bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Z drugiej strony słyszymy, to tylko kilku biednych ludzi, powinno się ich wpuścić. Przecież są do tego protokoły. Po pierwsze, to nie jest kilku biednych ludzi, tylko za nimi stoją setki tysięcy takich biednych ludzi. Poza tym to nie są biedni ludzie, bo przedostanie się z Afryki czy Azji, tej bliskiej nam, kosztuje krocie. To nie są biedni ludzie. To są ludzie, którzy u siebie mają dobry status materialny i jeszcze ich stać na to, żeby ryzykować wycieczkę do Europy w celu jeszcze większego polepszenia swojego statusu. No, przecież oni płacą po kilka tysięcy dolarów od głowy. Myślę, że mało który Polak ma tyle, żeby sobie wyjechać na wakacje. Parę tysięcy dolarów. A oni te pieniądze mają. Także to nie są biedni uchodźcy. Jeżeli wpuścimy 5, zaraz przyjdzie 50 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest ten kierunek zdarzeń. I mówienie o tym, że trzeba wpuścić, bo są biedni, no, jest delikatnie, że mówiąc, w najlepszym wypadku naiwne. W takim razie, co z planami dotyczącymi budowy muru, płotu, chociaż bardziej chyba zasieków, bo 2,5-metrowe żelazne konstrukcje, które mają odstraszyć imigrantów. Tutaj niestety, powiem tak, druty są ciągnięte od 2 miesięcy, sytuacja zaczęła się w kwietniu. W kwietniu nikt się tym kompletnie nie interesował. W kwietniu Straż Graniczna zgłaszała potrzebę postawienia muru, bo widzieli, co się dzieje, że to będzie eskalować. Przez kilka miesięcy rząd nic z tym nie robił. Politycy wydają się w ogóle nie wiedzieli o tej sytuacji od kwietnia i teraz nagle są jakieś działania podejmowane. No, mur w jakiś sposób pomógł Grekom, tak? Mur w jakiś sposób pomógł Węgrom. Mur w jakiś tam sposób pomoże nam. Tylko że za tymi imigrantami jest jeszcze armia białoruska,
są Rosjanie. Także płot, no okej, no ale to taki stan minimum tak naprawdę, bo trzeba będzie o wiele bardziej wzmocnić granice. Ja rozmawiałem kilka dni temu na polityko.tv z doktorem Leszkiem Sykulskim i on wprost mówi, że należy naszą Straż Graniczną o wiele bardziej uzbroić w transportery, w sprzęt ciężki, tak żeby to de facto stała się jednostka taka bardzo bardziej militarna, tak? Że miała siły odstraszania. Także no, nieciekawie się dzieje, a będzie jeszcze mniej ciekawie. Na pewno ta granica nie będzie już tak jak do tej pory taka zielona. Znaczy będzie bardziej zielona od żołnierzy i lepiej uzbrojonych. No w tym kierunku raczej to idzie. Strona polska oskarża stronę białoruską o przepuszczanie, wręcz właściwie wypychanie imigrantów ze swoich granic. Z kolei Aleksandr Łukaszenka zmienił optykę. Mówi, no nie, to Polacy naruszają białoruską granicę i wywołują konflikt graniczny. No to słyszałem kilka dni temu, zanim pan Kajdanowicz z TVN-u miał swoją słynną audycję, w której pan Frasyniuk wyrażał się w sposób wulgarny na temat polskich żołnierzy. Kilka dni wcześniej ten sam dziennikarz dokładnie tą retorykę białoruską wygłaszał w TVN-ie. No z tego by wynikało, że uchodźcy przyjeżdżają do Polski, chcą uciekać na Białoruś. No każdemu zostawią cenę tej sytuacji. W takim razie, jaki jest cel Łukaszenki? Chodzi o destabilizację, chodzi o pogorszenie stosunków z Polską, przybliżenie się do Rosji, chodzi o pokazanie na arenie międzynarodowej, jacy to Polacy są źli, bo nie chcą pomóc uchodźcom? Znaczy powiem tak, no to jest wynik po części embarga, które Polacy nałożyli, rząd polski nałożył po wyborach na Białorusi. I tutaj niestety trzeba zauważyć, że cała nasza polityka wschodnia w stosunku do Białorusi od 30 lat jest jednym wielkim żartem. Tylko i wyłącznie idzie w kierunku destabilizacji Białorusi, próby zmiany władzy na Białorusi. Tak patrząc na to trzeźwo, no de facto Łukaszenka zaczął robić to, co my przez 30 lat, tak? I nam się to nagle strasznie nie podoba. No wyobraźcie sobie, że mamy, nie wiem, Rosjanie, Białorusini, Niemcy albo Czesi uruchamiają stację telewizyjną, która 2-4 na dobę atakuje Polskę. Czy my byśmy sobie z tym nad tym przeszli do porządku dziennego? No chyba nie, tak? Tymczasem Polska przez 30 ostatnich lat cały czas atakuje rząd białoruski. Mimo różnych ze tamtej strony gestów przyjaznych, to się kompletnie nie zmieniało. Także poniekąd ponosimy konsekwencje własnego działania, bo zaatakowaliśmy Białoruś po wyborach prezydenckich, twierdząc, że są sfałszowane. Okej. W ten sam sposób mówi się o wyborach w USA, że zostały sfałszowane. Okej. Nikt nie zrywa stosunków z USA z powodu teorii o sfałszowanych wyborach, a Łukaszenka miał się przyciśnięty do muru embargami, ograniczeniami, po prostu zareagował. No i mamy sytuację, jaką mamy. No de facto zbieramy owoce własnego działania. Jednocześnie te działania są nieco skomplikowane, mówiąc działania polskie, jak i działania całego świata, przynajmniej świata zachodniego. Dziś padła informacja, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał Białorusi ponad 900 milionów dolarów na odbudowę po pandemii. Ten sam Zachód, który przecież każe i nakłada embarga. To do czego to prowadzi? Znaczy, no, my wypełniamy agendę krajów zachodnioeuropejskich, będąc sąsiadami Łukaszenki, które nam nakazują bardzo złe stosunki z Białorusią, a oni sami robią z nim interesy. No to tak zawsze było. To 30 lat w zasadzie wspomniałem, tak właśnie wyglądało. Że nas jako kraj wkręcano w antyrosyjską, antybiałoruską retorykę i mamy bardzo złe stosunki z tymi państwami. Tymczasem Niemcy, Francuzi, Anglicy, wszyscy sobie świetnie z nimi funkcjonują, zarabiają pieniądze i głęboko mają gdzieś tak zwane prawa człowieka i demokrację. Także to duża naiwność naszych władz, no i nie wiem, czy ktoś wyciągnie z tego w końcu wnioski, czy nie, no ale tak to wygląda. W takim razie to pytanie pozostawimy otwarte, sprawdzimy, jaki będzie bieg wydarzeń, czy te wnioski zostaną wyciągnięte. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Popołudnia Wnet był Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz polityko.com. Tym razem chyba się nie pomyliłem. TV, ale dziękuję. TV, ale jak wejdziemy na com, na pewno również odnajdziemy pański kanał. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Miłego dnia życzę Państwu.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej jeszcze będziemy powracać za sprawą kolejnych gości, a najpierw zaśpiewa Maroon 5.